Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie z serii powtórzeń podstaw tego, co może się przydać z matematyki z poziomu liceum. Dokładnie znowu mamy kolejną pochodną, ale już bardziej może zawikłaną niż z poprzednich przykładów, które prezentowałam. Raczej nie spotykam się z bardzo skomplikowanymi pochodnymi, chyba że jesteśmy na jakimś kierunku bardziej informatycznym, matematycznym, ale na studiach ekonomicznych niekoniecznie mamy bardzo trudne te pochodne. I teraz chciałam Wam pokazać funkcję, która jest tutaj zapisana jako x, 5x plus 4 do potęgi 8. Można powiedzieć, że to już jest funkcja bardziej złożona. Funkcją wewnętrzną jest 5x plus 4, czyli jakby funkcja liniowa, a potem mamy x wyrażenie do 8 potęgi jako drugą funkcję. I jeżeli mamy policzyć z tego pochodną, to musimy w tym momencie zapisać, że to jest f' od x. I teraz tak, powiedziałam, że na początek w środku jest 5x plus 4, a więc z 5x plus 4 muszę policzyć pochodną, to na pewno, ale równocześnie mam funkcję typu, że coś do potęgi 8. A więc zawsze było tak, że jeżeli jakiekolwiek tam wyrażenie było podniesione do dowolnej potęgi, to tą liczbę trzeba będzie znieść tutaj. Czyli mam 8 razy to wyrażenie, ale do potęgi o 1 mniej. Czyli było 7, było 8, teraz będzie 7. I jeżeli mówiłam, że było, to była jakaś liczba do potęgi i z tej liczby też trzeba policzyć pochodną. My to zapisaliśmy już kawałek wcześniej, ale co ważne, musi być mnożenie między pochodną z tego środka razy pochodna z tej funkcji zewnętrznej. I teraz tylko kwestia to policzyć. Znowu, że jeżeli jest pochodna do policzenia z funkcji liniowej, czyli mamy element 5x plus 4, między nimi jest, jak widzimy, dodawanie, to w tym momencie oddzielnie liczymy pochodną z 5x plus pochodna ze stałej, wiadomo, to będzie 0, pochodna z 5x to będzie 5 razy 1, mnożymy razy 8 do potęgi 5x plus 4 do 7, czyli po uproszczeniu z tego nawiasu zostaje nam tylko 5, razy 8, 5x plus 4 do potęgi 7. Kwestia z tej, że zapisać, że 5 razy 8 to jest 40. Ok, ja kończę na ten czas omawianie tego zadania. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, zaglądajcie na inne moje filmy, też dotyczące pochodnych czy konkretnych jakichś przedmiotów ekonomicznych. Chcecie się ze mną skontaktować? No to mailujcie na zadania@projekty.wp.pl. Ja jestem, powiedzmy, regularnie pracującym korepetytorem, ale tylko teraz już tylko w formie online. Macie jakieś zapytania, zadania do rozwiązania? Jak najbardziej postaram się Wam pomóc, gdy tylko będę miała taką możliwość. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Ja cierpliwie czekam na Wasze subskrypcje, lajki. Jak najbardziej miło jest mi, gdy zobaczę kolejny lajk pod filmem, bo nie wiem, czy faktycznie te filmy są dla Was pożyteczne. Mam nadzieję, że tak. Komentujcie filmy i sami rozwiązujcie jak najwięcej przykładów, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie. I zawsze zaczynajcie od zadań prostszych, żeby móc startować potem do trudniejszych i to bez większych komplikacji. Także powodzenia i cierpliwości.